Siema, z tej strony Wiktor. Widzisz sobie miarę? W tym sezonie rodzina interkomów od Cardo znacząco się powiększyła. Dostaliśmy zupełnie nową serię interkomów Spirit oraz seria Freecom została odświeżona. Teraz przyszedł czas na najwyższe modele, czyli serię Pacto. Tak się składa, że od kilku tygodni testujemy te interkomy, dlatego dzisiaj Wam trochę opowiem o wrażeniach i o tym, jak te urządzenia sprawdzają się na drodze. Na pokładzie Edge'a znajdziemy nową technologię Bluetooth 5.2 oraz nową technologię Live Intercom Bluetooth, którą mogliście już spotkać w nowej serii Freecomów. Oznacza to mniej więcej tyle, że w momencie, kiedy stracimy połączenie, interkom automatycznie połączy nas z powrotem z drugim riderem. Mamy możliwość połączenia z trzema innymi interkomami, co tworzy nam grupę czterech osób. Do tego połączenie pomiędzy jednym kierowcą a drugim jest na maksymalnym zasięgu 1600 metrów. Nowa technologia DMC 2.0 to nie tylko lepsza jakość połączenia, ale także dużo sprawniejsze tworzenie grup. W przypadku nowego Edge'a sam proces tworzenia i połączenia jest dużo łatwiejszy. Przy wykorzystaniu technologii DMC 2.0 mamy możliwość połączyć aż 15 użytkowników na łącznym dystansie do 8 km, jeżeli jest więcej niż 6 osób. Natomiast jeżeli interesuje Was jazda tylko z jednym riderem, to tutaj zasięg maksymalny to 1600 metrów. DMC 2.0 jest kompatybilny z technologią poprzednią, dlatego bez problemu połączymy nowego Edge'a ze starszymi paktokami. Jedną z największych zmian zewnętrznych poza nowatorskim designem jest nowa technologia Air Mountain, dzięki czemu bez problemu centralkę zamontujemy do bazy. Jak pierwszy raz usłyszałem o tym, że centralka będzie mocowana na magnes, byłem dosyć sceptycznie nastawiony, zwłaszcza że poprzednie modele miały lekki problem z utrzymaniem centralki przy bazie. Przetestowaliśmy ten interkom nawet na autostradowych warunkach z większymi prędkościami na motocyklach takich jak ten, gdzie żadna szyba nas nie chroni i sama centralka trzymała się bardzo stabilnie i nic tutaj się nie zdarzyło. Dodatkowo powiem szczerze, że sama centralka bardzo przyjemnie wchodzi do doku, bardzo satysfakcjonująca i można po prostu to robić godzinami, że bierzemy sobie interkom i o, tada! O wyjątkowe doznania audio zadba tutaj dobrze znana marka JBL, która dostarczyła ulepszone 40 mm głośniki. Mamy tutaj do dyspozycji system automatycznej regulacji głośności, który sam świetnie dopasuje głośność muzyki czy rozmowy do warunków, jakie panują na zewnątrz. W poprzednim sezonie dosyć sporo czasu przejeździłem z Freecomem 4+, i tam też jest technologia wywoływania głosowego, z której próbowałem korzystać i powiem szczerze, no ciężko bardzo nam to szło. W przypadku nowego Edge'a ta technologia została poprawiona i faktycznie przy korzystaniu z tego w ostatnim czasie technologia bez problemu łapie wszystkie komendy, naprawdę rzadko kiedy się pomyli i nawet przy większych prędkościach bez problemu robi to, co od niej oczekujemy. Warto wspomnieć również, że Cardo obsługuje asystentów głosowych takich jak Google czy Siri, więc bez problemu też możemy korzystać z funkcji telefonu. Nowym standardem urządzeń elektronicznych jest USB typu C, dlatego Edge został w takowe wyposażony oraz oczywiście w zestawie dostajemy kabel. Co ciekawe, Cardo dołożyło tutaj system szybkiego ładowania, więc jeżeli urządzenie jest całkowicie rozładowane, podłączymy je do ładowarki na 20 minut, będziemy mieli możliwość rozmawiać aż przez 2 godziny. Natomiast do pełnego stanu naładowania interkom ładuje się w 2 godziny. Nowy interkom możemy zaktualizować poprzez telefon, nie musimy ciągnąć kabla do komputera, co jest zdecydowanie łatwiejsze, nie musimy się z tym babrać. Jak przychodzi do nas nowy interkom, pierwsze co robimy, to odpalamy instrukcję obsługi, żeby zobaczyć, jak to w ogóle działa. No i w przypadku Edge'a mały psikus, ponieważ instrukcja w pewnych kwestiach jest troszkę wybrakowana, brakuje tam pewnych informacji, a niektóre funkcje, takie jak przełączenie z DMC 2.0 na Bluetootha i w drugą stronę, producent pozostawił dostępne tylko i wyłącznie w aplikacji, więc nie zrobimy tego z poziomu urządzenia. Nowy interkom od Cardo bez problemu połączymy z telefonem, dwoma telefonami, GPS-em czy nawet motocyklem. W podstawowej technologii Bluetooth bez problemu też połączymy to z interkomem innej marki. My akurat w ostatnim czasie jechaliśmy na wycieczkę z Cardo oraz Seną i nie było żadnych problemów czy z połączeniem, czy później już w samej trasie z jakością dźwięku. Cardo nie boi się trudnych warunków, urządzenie jest wodoodporne oraz pyłoszczelne, o czym świadczy certyfikat IP67. Edge'a możemy kupić w wersji pojedynczej oraz w duopaku. Do dyspozycji mamy również 3-letnią gwarancję, z której mamy nadzieję, że nie będziecie musieli korzystać. Ale w razie co jest.
Odkąd zacząłem korzystać z interkomu, jazda na motocyklu zmieniła się diametralnie. Teraz, jeżeli go z jakiegoś powodu nie zabiorę albo na przykład się rozładuje, no to czuję się jakoś nieswojo. A do tego w dłuższych wypadach z grupą zawsze fajnie jest sobie porozmawiać. A wy napiszcie w komentarzach, czy dla was też interkom jest nieodłącznym elementem każdego motocyklowego wyjazdu. I co? Do zobaczenia na drogach. Elo.